Daniel, no nie nagrałeś się w tym sezonie, ale ten ostatni mecz to na długo zostanie w twojej pamięci, kibiców też zresztą. No tak, tak, na pewno. No każdy wie, nie ma co ukrywać, że mało grałem w tym sezonie, zaledwie 3 mecze po parędziesiąt minut czy po paręnaście. No ale tak jak mówię, no to nieważne ile grasz, ważne, że się udało w tym najważniejszym meczu wejść, strzelić dwie bramki i to jest najważniejsze. A czułeś lekki zawód, że nie znalazłeś się w podstawowym składzie? Nie. Rozmawialiśmy, każdy miał rozmowę z trenerem i myślę, że to nie jest zawód. Tym bardziej ja nie jestem takim typem zawodnika, który by się gniewał za to, że siedzi na ławce. Bym nie tyle co przekonany, ale wierzyłem w to, że wejdę na boisko dzisiaj i udowodnię coś trenerowi. Myślę, że znaczy udowodnię nie trenerowi, tylko przede wszystkim sobie, że stać mnie na grę w tym klubie. Mówisz, że wierzyłeś, że wejdziesz na boisko, ale liczyłeś na to, że pojawisz się już w 35 minucie, bo tam roszada była bardzo szybka. Nie, tak nie liczyłem na to, no ale wiadomo, to trochę sytuacja też wymusiła, straciliśmy bramkę, musieliśmy zagrać ofensywnie, ponieważ nie mieliśmy nic do stracenia. Musieliśmy szybko odrobić wynik, fajnie, że się udało od razu strzelić bramkę po przerwie. To nam dało, myślę, takiego powera, wygraliśmy mecz i tyle. Napastnik nie ogląda się za siebie, ale powiedz mi, bo tutaj było dużo kontrowersji z tą twoją pierwszą bramką. Ty byłeś na spalonym, czy nie? Nie wiem, ciężko powiedzieć, nie patrzę. To w sumie jest teraz nieważne, czy byłem, czy nie byłem. Nie na takim poziomie takie bramki wpadały, czy byłem na spalonym, czy nie. To sobie wy możecie obejrzeć, mnie to nie interesuje w sumie. Bramka jest zaliczona, sędzia ją zaliczył, spojrzałem na bocznego, nie podniósł chorągiewki. Także zacząłem się cieszyć, ściągnąłem koszulkę i tyle. A przy drugiej bramce spodziewałeś się podania od Kacpra, czy myślałeś, nie, że jednak no. Kacper już po prostu sam to wykończy tą akcję? Nie, no tam Kacperek się patrzy, nie no, spodziewałem się, tym bardziej, że mówię, ja biegłem do tej sytuacji od naszego pola karnego i liczyłem na to, że mi zagra. Fajnie przyhamował akcję, poczekał na ruch bramkarza, zagrał mi, no co mi pozostało, tylko włożyć piłkę do siatki i cieszyć się z tego, że zrobiliśmy to, na co pracowaliśmy cały rok. Daniel, no właśnie, chylę czoła, bo naprawdę wytrzymaliście przede wszystkim presję i ciśnienie, bo no po pierwszej połowie nie wyglądało to najlepiej, a w drugiej pokazaliście, że, no, że jednak grać potraficie i co najważniejsze, wytrzymaliście to właśnie psychicznie. Znaczy nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ w pierwszej połowie myślę, że nie tyle co nie wyglądało to najlepiej, bo byliśmy dominującym zespołem, stwarzaliśmy sobie sytuację, tam parę razy mogliśmy się lepiej zachować, ale cały czas utrzymywaliśmy się przy piłce, byliśmy lepszym zespołem. To, że straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, to nie znaczy, że wyglądało to słabo, aczkolwiek no mówię, w drugiej połowie fajnie akcją prawą stronę tam szarpnęliśmy, zdobyliśmy karnego, strzeliliśmy z niego bramkę i tyle, no co tu więcej mówić. Co dalej? Jest awans do drugiej ligi. No co dalej? Chwilę odpocząć i zaraz wracamy do ciężkiej pracy, nie ma tu co spoczywać na laurach. Tyle, chwilę odpoczniemy i zaraz ciężko zaczynamy treningi, przygotowujemy się do drugiej ligi i tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki.